cześć, to znowu ja, Deslot! Miło mi was widzieć! Dzisiaj naprawdę dzieje się sporo w Fortnite, ponieważ wejdzie taka mini aktualizacja, w której to dowiemy się więcej na temat czwartych urodzin Fortnite. Taki mini event. Dodatkowo też pojawi się metalowa ściana, która podobno jest trudna do zniszczenia, i wielkie głosowanie społeczności, w którym to wy decydujecie, jaki to przedmiot zostanie przywrócony do gry. Tego mogło mało, to jeszcze dzisiaj pojawi się kolejny NPC na mapie i da nam kolejne wyzwania, dzięki któremu będziecie mogli zdobywać darmowego expa, no i przy okazji zdobędziecie całą kolekcję NPC-tów. Ej, dołączcie też do klubu dzwoneczków i nie zapomnijcie o łapce w górę, to dzięki wam mogę dotrzeć do nowych odbiorców. Dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie może materiał, w którym to pomogę wam zmniejszyć ping w Fortnite i nie tylko. Dziękuję nowym odbiorcom za subskrypcję, bo to dzięki wam zbliżamy się już pomału do 50 tysięcy, a na 50 tysięcy przygotowałem dla was specjalny odcinek. Zacznijmy więc od urodzin. Fortnite świętuje swoje czwarte urodziny. To od 4 lat nasz kierowca busa bezpiecznie wozi nas na tą imprezową i szaloną wyspę. Czwarte urodziny Fortnite to wielkie wydarzenie. To, że wyspa mierzy się obecnie z atakami, nie oznacza przecież, że nie możemy sobie poświętować. Kierowca buza wozi nas przecież już od 4 lat i to moim zdaniem świetna okazja na imprezę. Dlatego też od 24 września od o godziny 15 czasu polskiego aż do 28 września będziemy mogli jeść torty urodzinowe, które zapewnią nam zdrowie oraz osłony, a także rzucać prezentami urodzinowymi, czyli tymi takimi sześcianami, ale tymi fajniejszymi, by zdobywać z nich znajdujące w środku łupy. Z tej okazji Fortnite przygotuje dla nas specjalne wyzwania. Jeżeli wykonacie te zadania urodzinowe, będziecie mogli odblokować sobie 3 darmowe prezenty, w tym plecak w postaci ciastka oraz kilo wyglądający troszeczkę jak kij z ciastkiem u góry. Dodatkowo też będzie do zdobycia rzucana emotka w postaci babeczki, która jeszcze bardziej przypomni wam o tym, że to czwarte urodziny Fortnite. Ponieważ co roku jest to samo, to fajnie, gdyby w tym roku jeszcze pojawiło się jakieś wyzwanie na darmowego skinka. Myślę, że to fajny pomysł, a wy co o tym sądzicie? Jak tylko pojawią się wyzwania już 24 września, to nagram dla was specjalny odcinek. A i nie musicie potwierdzać nigdzie swojego przybycia, po prostu wpadajcie na imprezę, jeżeli możecie. Pamiętajcie, cała impreza trwa między 24 września a 28, czyli mamy 4 dni. Pewnie część teraz z was zachodzi w głowę, zastanawiając się, dlaczego tak krótko mają trwać te urodziny. A to wszystko za sprawą Halloween, ponieważ już 28 września rozpocznie się event Halloweenowy, w którym to będą kolejne wyzwania z darmowymi prezentami. Więc ten sezon jest naprawdę bardzo wyjątkowy, bo to dzięki właśnie takim sezonom będziecie mogli zdobyć dużo darmowych prezentów za proste wyzwania. Dla tych, którzy obawiają się, że nie zdążą na te urodziny, spokojnie, przygotuję dla was specjalny odcinek, w którym dam wam moje porady, jak szybciej wykonać te wyzwania, tak abyście wszyscy mogli odebrać te prezenty. Więc do zobaczenia na urodzinach. A teraz zajmijmy się już kolejnym tematem. Razem mam dla was dobrą oraz złą nowinę. Zacznijmy od tej dobrej. Na mapie Fortnite pojawi się jeszcze w dniu dzisiejszym nowy NPC, dzięki czemu będziecie mogli skolekcjonować całą już gromadkę swoich NPC-ów. Dodatkowo też da nam on dodatkowe questy, dzięki czemu zdobędziemy więcej darmowego expa i tym samym wbijemy wyższy level w naszym karnecie. Niestety to na tyle z dobrych informacji, ponieważ jest jeszcze ta zła. A mianowicie chodzi o to, że Fortnite uznał, że zbyt dużo dostajemy expa z trybu oszuści i dlatego też postanowił aż o 50% obniżyć możliwość zdobywania expa z tego trybu, co oznacza, że dla wielu osób, które w ten sposób nabijały sobie szybciej level, niestety będą musiały 2 razy więcej włożyć pracy, aby zdobyć kolejny poziom. Epic Games zdecydowało się na ten ruch ze względu na to, że zbyt dużo według nich otrzymujemy tam expa. I to może i prawda, bo wiem, że część z was robi te wyzwania tam, aby właśnie w dosyć szybki sposób wbić karnecik bojowy. Jeżeli jednak szukacie porad, jak szybko wbić expa, to zapraszam was na kanał Somi Live. Ona nagrywa dla was specjalne odcinki z wyzwaniami, w których to będziecie wiedzieli, jak wykonać wszystkie wyzwania, tak aby szybko zdobyć expa. Link do jej kanału znajdziecie oczywiście w opisie. Nie zapomnijcie w komentarzach pozdrowić ją ode mnie, dobra? Dzięki! Teraz 2 ostatnie tematy, czyli metalowa ściana, która ma być nie do zniszczenia, oraz decyzja społeczności o tym, jaki przedmiot pojawi się w gierce. Zacznijmy więc od metalowej ściany. Właśnie do Fortnite wleciała nowa, niezniszczalna ściana, którą można znaleźć luzem oraz w dropach zaopatrzenia. Maksymalnie można mieć ich aż 20 i ściana ta posiada aż 2500 HP. Ale zobaczcie sami, jak wygląda to na trailerze.
są one stakowane w tym samym miejscu, w którym trzymamy normalnie lunchpady albo pułapki, dlatego też nie będą zabierały wam dodatkowego miejsca w waszym ekwipunku. Po zabudowaniu się, niestety, ale nie możecie żadnej z tych ścian edytować, co oznacza, że w pewnym momencie możecie zamknąć się sami we własnym więzieniu. Musicie być więc bardzo ostrożni, bo ściany te są bardzo wytrzymałe. A na sam koniec pozostała nam rozmowa na temat społeczności, w której to my tym razem będziemy decydować, jaki z przedmiotów wróci do Fortnite. Mamy do wyboru granatnik, który pozwoli nam wyrzucić nas na daleką odległość, czyli ten granatnik, dzięki któremu możemy mieć lepszy movement, lub mówimy tutaj o rifcie w kuli, dzięki któremu możemy podróżować na bardzo daleką odległość. Te dwa przedmioty obecnie są dostępne w Fortnite, lecz będą one do wybrania w walce społeczności, w której to wy właśnie decydujecie, który z tych przedmiotów zostanie przywrócony na stałe. Dokładnie co trzeba zrobić? Trzeba zebrać jak największą liczbę sztabek złota do naszych nowych miejsc, w których to je składamy. Dzięki temu cała społeczność zbiera sztabki złota, a trzeba ich uzbierać aż 4 miliony. To i tak jest zmniejszony wynik, bo wcześniej trzeba było uzbierać aż 40 milionów, które już w niektórych miejscach zostały uzbierane. Na ten wynik pracuje cała społeczność Fortnite, dlatego też nie obawiajcie się, być może już za tydzień lub dwa zdążymy uzbierać wystarczającą ilość sztabek złota, aby zadecydować, który z tych przedmiotów wróci do Fortnite. Dlatego też zbierajcie sztabki złota i decydujcie, który z tych przedmiotów bardziej by wam się przydał. W ostatnim czasie udało mi się dla was nagrać wiele bardzo ciekawych materiałów, takich jak Fabuła Kostki, czy też Powrót Midasa. Dlatego jeżeli jeszcze nie oglądałeś tych materiałów, to zapraszam cię bardzo serdecznie na mój kanał. Na dzisiaj to niestety tyle i bardzo wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że materiały wam się podobały. Jak zwykle zostawiliście tutaj łapeczkę w górę, dzięki którym mogę polecieć do nowych odbiorców. No i oczywiście wy jesteście już w klubie dzwoneczków, dzięki czemu nie przegapicie żadnego live'a oraz odcinków, które regularnie co dwa dni wstawiam na mój kanał. Z okazji 50 tysięcy subskrypcji przygotowuję dla was fantastyczne konkursy, giveaway oraz Q&A wraz z pokazaniem mojego stanowiska. Mam nadzieję, że wam wszystkim spodoba się ten specjalny odcinek, dlatego też już nie mogę się doczekać wbicia 50 tysięcy. Dla tych, którzy oglądali do końca, niech napiszą w komentarzach urodziny Fortnite. To będę wiedział, że obejrzeliście ten materiał do końca i przyczepię wam serduszko oraz napiszę jakiś komentarz od siebie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczyska. Cześć!